Witamy na Seselach. Ludzie mają skrzela. Parno jest bardzo, 30 stopni gdzieś. Mówił, że jest parno. Seszele przywitało nas niezłą parówką. Pochmurno, ale powiem wam, już jestem cała mokra. To odbieramy karty? W tym? Chyba tak, Teraz się zapytamy, gdzie mamy odebrać karty. Znaczy kartę jedną, do telefonu. Nie wiem, czy to było na ciebie, czy na kogo. SIM card. Na ciebie chyba było. Przez internet od razu się zamawia, jak się wypełnia formularz. Znaczy, można, nie trzeba. Kartę do telefonu. W takim stanowisku. Tutaj. A teraz jak się wychodzi z... Jak odbiorze bagaży, czy tam bez odbioru. Łatwo trafić. Wrócimy zaraz po prawej stronie stanowiska. I tutaj zobaczcie, od razu jak na mnie włożył kartę czy telefonu, to się kupuje też kartę na autobus. My wzięliśmy na ile na 10 dni, tak? Mm-hmm. This is card for 10 days? 8 days. 8, aha, 8. I one kosztują za 8 dni. Zaraz okaże się przy rachunku. 600. It's about how many euro? About? 330, ich nie waluty, razy 2. 47? Together? Yeah. Okay. Około 50 euro. Przeczytałam, że najlepiej wymienić kasę na lotnisku. Stoi teraz euro 15,10 dolar, 14,20. You buy it with commission, this price? Is you pay for euro 15,10 without commission? No commission. Like this, okay. 15, okay. Czyli jest ta opłata, tak? Od tego? 50 rupii. 50 rupii od kwoty? Każdej kwoty, aha. I wszędzie mają to samo, więc nie ma co szukać. Teraz szukamy, skąd nadchodzą busy. A, główne kwiatki. Chyba tam. Busik znaleziony. Ale tak na razie to nikt nie za bardzo sympatycznie się chcą, żebyśmy taksówkę wzięli, a nie jechali z lokalsami. I'll give you your pokunek. Thank you. Thank you very much. Garden Hadi, super. Naprawdę tacy fantastic sympatyczni fresh ludzie. Super. Zostawiła nam pani kokosa i bułeczkę i owoce lokalne. Milk, water. Oh my god. There's a little water. Coffee for breakfast. Tea, sugar. Everything. I to tu było za 70 euro. I zobaczcie, jak tu ładnie jeszcze. Na dworzu można sobie posiedzieć. Jest super. Zakupy Hindusów. Zupki chińskie 6. Pierwsze zakupy, patrzę. Fasolka 18. Ale lód, nie wiem, zobaczymy. Jakieś serki topione. Nie wiem, czy to jest 23, czy 240 ileś. Chyba 241 raczej zajczyk. O, nawet kreweteczki są w zamrażarce. Zamrożone. Ale słuchajcie, jest taki upał, że masakra. Masakration. Meczko soki. Szału nie ma wyborem. Ale coś tam człowiek kupił, jakby był głodny.
Pierwszy nasz nocleg. Wychodzę sobie z pokoju do ogrodu. A tutaj zobaczcie, zamiast piesków w ogrodzie co jest? O, taka para sobie siedzi w ogrodzie. Nie trzeba chodzić do specjalnego ogrodu botanicznego, żeby zobaczyć. Ale na Seszelach podobno one wszędzie łażą i często ludzie mają je w ogrodach. Pani o nas dba bardzo. Co chwilę przynosi jakieś owoce. Pieczone bananki. Jackfruit. Zostali na dłużej, mamy na co zrobić. No, zostalibyśmy na dłużej, ale mamy tylko jedną noc tutaj. Jeszcze jedną się przydało. Pierwszy rzut oka na ocean indyjski. Popatrzcie. Plaża piękna, pusto. Nie ma ludzi. Ale my wyruszamy dalej. Czekamy na busa do następnego hotelu. Wracam. Jacuszek na przystanku. Moim zdaniem jest większa podobaństwa. Tak się nie lało za wiele. No, na Zanzibarze też tam na północy. Nie było takiej wilgotności, moim zdaniem. Może, ale na też pewno. Było bardzo gorąco. Leci ze mnie. Takie karty zakupiliśmy wczoraj na lotnisku. O! Spadła mi jedna. I czekamy na busa. O! Taki bus. Ale to nie w tą stronę, tam jedzie na lotnisko. Ile tej koli? Dojechaliśmy. Darek, Kościółkowie zjeżdżamy. Kościółka mamy blisko, najważniejsze. Do wody też. Pięknie. To wygląda. Chyba jesteśmy specjalni. Masakra. Teraz pływamy z robotem sprzątającym. A jak to na Adama wiadomość przesyłam, że termika jest odpowiednio. Nawet wydaje mi się, że za ciepła. Za ciepła nawet jest woda w basenie. No i brak pogody znowu. 34 stopnie w cieniu, naprawdę. Zimno, nie ma wczasowiczów. Po sezonie. Teraz zrozumiałam, słuchajcie, bo on prawdopodobnie tą papaję tam sadzi w środku i ten, i ochrania tymi gałązkami. A mumery wyszła, że wsadza te gałązki, że to wyrośnie. A żeby ona była w cieniu, żeby, wiesz, słońce za mocno nie świeciło na nią. I tak to wygląda. O, wierny przyjaciel, Jacuszka, nawet nie ma gdzie nóg wyciągnąć. A nasza pani z recepcji już poszła, powiedziała, że już się napracowała, bo były dzisiaj dwa wymeldowania i dwa zameldowania, prawda? Obstrzała jej strasznie leciał. Tak. I już sobie poszła do domu. I koniec. Praca to jest dobra. Koniec pracy. Nie wiem, czy dałaby sobie radę. No, ja tak powiem wam, że też bym mogła tak popracować.